ciszę! Chcę wam coś powiedzieć! Chcę wam powiedzieć o żywym Bogu! Mam na imię Damian Lorek i chcę się z wami podzielić świadectwem, jak w 2015 roku Jezus Chrystus wyswobodził moje życie! I dziś stoję i jestem nowym stworzeniem! W 2015 roku narodziłem się z Bożego Ducha! Z Bożego Ducha! Bo zaprosiłem Jezusa do mojego serca! Zawołałem ze szczerego serca, gdy umierałem, gdy schodziłem, bo przedawkowałem. Chcę wam powiedzieć, że byłem uzależniony od narkotyków 8 lat. Od imprez, imprezy techno, burdele. Byłem dealerem narkotyków. Gdy się urodziłem, w moim sercu pojawiała się pustka. I przez tą pustkę, gdy dorastałem, wypełniałem ją podróbkami. Imprezami, alkoholem, narkotykami, seksem, najgorszymi rzeczami, które są na tej skażonej ziemi. Ale przyjacielu, chcę ci powiedzieć, że jest wyjście. Jest wyjście. Jeżeli dziś świadomie paprasz się w grzechu, idziesz do piekła. Moje stare życie było drogą do piekła. Ale gdy pewnego razu zawołałem do Jezusa ze szczerego serca, powiedziałem: Jezu, ogarnij moje życie, bo ja sam już nie potrafię. Chcę wam powiedzieć, że miałem w bani, żeby iść do psychiatry, do psychologa, ale wiecie co? Coś mnie powstrzymało. Coś mnie powstrzymało. I ja dziś stoję i ja nie potrzebowałem psychologa, psychiatry. Jezus Chrystus, gdy wjechał w moje życie, ogarnął moje życie. Ja dziś jestem zdrowym człowiekiem. On odnowił mój umysł. Jego słowo odnowiło mój umysł. I nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. I chcę ci dziś powiedzieć, że ty musisz się narodzić z Bożego Ducha, bo inaczej nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Możesz się starać, możesz co niedziela chodzić do kościoła, możesz być dobrą osobą, ale chcę ci powiedzieć, że dobrzy ludzie idą do piekła. Idą do piekła. Ja byłem dobrym człowiekiem. Byłem dobrym człowiekiem. Ale żyłem w grzechu. A karą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. I chcę ci powiedzieć, żebyś dziś padł i zaczął pokutować ze swojego życia. Bo twoje życie jest jednym wielkim problemem. Jest jednym wielkim problemem. Bo idziesz sobie przez to życie swoją drogą. Swoją drogą. I ta droga prowadzi cię na śmierć. Ale ja tu dziś stoję i chcę ci powiedzieć, że jest wyjście i możesz się dziś pojednać z Jezusem. Jego Święty Duch ogarni twojego ducha, odnowi twojego ducha. Bo jak na dzień dzisiejszy jesteś martwy. Jesteś martwy. I tylko jedynie spotkanie twarzą w twarz Jezusa i ciebie cię ogarnie i zmieni cię od środka na zewnątrz. Nie jakaś religia. Jezus Chrystus, jeżeli go zaprosisz, on cię ogarnie od wewnątrz na zewnątrz. Religia zmienia cię z zewnątrz. I przestań nosić maski. Ja tak robiłem. Udawałem, że jestem kozakiem. Ale teraz jestem kozakiem, bo pojednałem się z Jezusem. I to jest dla ciebie, przyjacielu. Dla wszystkich. Musisz narodzić się na nowo. Poznaj Jezusa. Poznałem Jezusa, że jest dobrym Bogiem. I tylko dobrym. Wyćpałem. Po ludzku patrzyli, bo powiedzielibyście, że jesteś śmieciem. Ale Jezus wyciągnął dłoń i powiedział: Damian, ja ciebie kocham. I Damian, ja ciebie już takiego nie zostawię. I od 3 lat jestem czysty. Jego święta krew mnie oczyściła. Jego święta krew mnie oczyściła. Przyjąłem Jego ofiarę. Ja uwierzyłem, że jest Panem, że jest Zbawicielem. I ja ci stoję i ci zwiastuję Jezusa, który żyje. Który żyje i który chce się dziś z tobą pojednać. Ale pytanie, czy ty tego chcesz? Czy ty chcesz Jezusa?
Czy ty chcesz zbawienie? Czy ty chcesz tutaj już na ziemi szczęśliwego życia? Tak jak ja teraz tego doświadczam. To jest dla ciebie również. Przyjdź dziś do Jezusa i zawołaj ze szczerego serca, że chcesz Go poznać. Nie przez jakąś religię, nie przez to, że pójdę do kościoła, że będę się spinał, że będę klęczał nie wiadomo ile. On chce w prosty sposób, abyś do Niego przyszedł. Z serca do serca, tak jak ja to zrobiłem. I dziś jestem nowym stworzeniem. I ja świadczę, że Jezus ogarnął moje życie. Ale nie musisz być narkomanem, dealerem, nie wiem co. Ale On jest również dla ciebie. On jest dla ciebie, ale dał wolną wolę. Czy ty chcesz się ze mną pojednać? Przyjdź, pomodlę się o ciebie. Zstąpi na ciebie Duch Święty i twoje życie będzie odmienione. Twoje życie będzie odmienione. I chcę ci powiedzieć, że od tego momentu będziesz pewny, że będziesz w niebie. Nie będziesz żył w lęku, w strachu. A jeżeli masz pustkę w sercu, to Jezus wypełni ją w całości. W całości. Pomodlę się o ciebie. Jeżeli jesteś chory, zniewolony czymkolwiek, to jest nielegalnie w twoim życiu. Przyjdź. Poznaj Jezusa! Zapraszam!